Kino wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto co dziś przygotowaliśmy w programie. Spotkanie noworoczne. Rozmowa dnia. W sali sesyjnej ratusza odbyło się specjalne spotkanie noworoczne. Pełniący obowiązki prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski spotkał się m.in. z przedstawicielami służb mundurowych i służby zdrowia. To już taka tradycja, jeśli chodzi o spotkania świąteczno-noworoczne. Tym razem kolejne spotkanie. Tak, tym razem kolejne spotkanie i tym razem na początku stycznia, bo no, nie do końca dla mnie z jasnych powodów to spotkanie nie odbyło się w grudniu. Mam przyjemność gościć dzisiaj przedsiębiorców, szefów naszych inowrocławskich firm, osoby, od których w dużej mierze zależy pomyślność naszego miasta, od ich decyzji, od rozwoju ich przedsiębiorstw. To są w większości pracodawcy dla mieszkańców Inowrocławia. Ale nie jest to ostatnie spotkanie, bo kolejne będzie z przedstawicielami klubów, stowarzyszeń, instytucjami kultury, pomocy społecznej. Takie spotkanie też się w grudniu nie odbyło i chcę te zaległości po prostu nadrabiać. I przypomnijmy, jaki jest cel takich spotkań? Każde spotkanie noworoczne niesie w sobie jakieś pozytywne przesłanie, bo nie tylko składamy sobie życzenia, tym razem to już nie będą życzenia świąteczne, tylko noworoczne, ale jest też świetna okazja, żeby porozmawiać, gdzieś tam w kuluarach wymienić parę uwag, parę słów. Często to są takie z poprzednich lat, pamiętam, takie bardzo merytoryczne wypowiedzi odnoszące się do tego, na co zwrócić uwagę, co należałoby zrobić. Także to nie sprowadza się tak tylko do tego, aby sobie pożyczyć szczęśliwego nowego roku. Rozmowa dnia. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Szymon Łysiak z Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Witam Pana bardzo serdecznie. Który przygotował wystawę Justyna i inne kobiety w Powstaniu Wielkopolskim. I na początek proszę powiedzieć, co to za wystawa? Co będzie można zobaczyć? Będzie można zobaczyć kobiety w Powstaniu Wielkopolskim. Będzie można zobaczyć jedną z tych wyjątkowych kobiet, panią Justynę Wichlińską, bo ta wystawa oprócz ogólnego ujęcia tego, jaką rolę kobiety pełniły w Powstaniu Wielkopolskim, jaki był ich udział, a udział był naprawdę nie do przecenienia, wystawa będzie orbitować właśnie wokół tej osoby, właśnie Justyny Wichlińskiej. No właśnie, bo dzisiaj w Inowrocławiu obchodzimy 105. rocznicę wyzwolenia Inowrocławia w czasie Powstania Wielkopolskiego. Oprócz tej wystawy, o której rozmawiamy, dziś przy Tężni Solankowej otwarta zostanie także wystawa zatytułowana Nasze Powstanie na Kujawach Zachodnich 1918-1919, ale my skupiamy się na tej wystawie, która pokazuje Powstanie Wielkopolskie trochę od innej strony. Zwykle się przyzwyczailiśmy mówić o tych bohaterskich mężczyznach, którzy szli odbijać Inowrocław. Dzisiaj mówimy o kobietach i w takim razie proszę powiedzieć, co to były za kobiety, bo czy to były na przykład tylko szlachcianki wówczas? Nie, to nie były tylko szlachcianki, to były kobiety, można powiedzieć, z każdego szczebla drabiny społecznej. Mieszczanki, chłopki, szlachcianki, inteligencja, po prostu robotnice. Naprawdę tutaj przekrój był całościowy, bo Powstanie Wielkopolskie było tak naprawdę ogólnym wysiłkiem całego społeczeństwa. No tak, ktoś musiał tych mężczyzn rannych opatrywać, ktoś musiał im gotować, ktoś musiał się o nich troszczyć, ale wystawa, tak jak mówi jej tytuł, jest skoncentrowana wokół sylwetki głównie jednej bohaterskiej kobiety, Justyny Wichlińskiej, mieszkanki Inowrocławia, czy szerzej tutaj naszego powiatu. Co o tej pani wiemy? Ja jeszcze może nawiążę do poprzedniej wypowiedzi, bo tutaj tak fajnie zaznaczyliśmy pewien aspekt, bo ta wystawa też tutaj powie nam o jednej bardzo, bardzo ciekawej rzeczy, że te działania kobiet to nie tylko były działania w kontekście wysiłku powstańczego, w kontekście wolnej Polski, jak to się mówi, w trakcie samego powstania, z którymi działaniami będzie się można oczywiście zapoznać, ale rolę kobiet dla Powstania Wielkopolskiego, rolę kobiet dla wolnej Polski widzimy jeszcze właśnie jeszcze na długo przed tym powstańczym zrywem i mówimy tutaj o latach tak naprawdę kształtowania patriotycznych powstań tego młodego pokolenia Polaków i mam tutaj na myśli nie tylko tajne nauczanie, na przykład o którym z reguły czytamy, o którym jest również głośno, ale mam tutaj na myśli o tak jakby kultywowaniu narodowych tradycji, o kultywowaniu narodowych symboli, o obrzędach religijnych.
To nie było tak, że kobiety nagle postanowiły w tym uczestniczyć. Tak jak pan powiedział, to był proces, który musiał trwać dużo wcześniej. One się angażowały, rozumiem, w różne działalności patriotyczne, nie mając być może jeszcze wtedy świadomości, że w tych właśnie latach będzie okazja do takiego zrywu. Ja lubię myśleć o tym, że te kobiety właśnie utrzymywały w pokoleniach Polaków ten właśnie wolnościowy płomień, który nigdy nie zgasł, a musimy pamiętać, że był to, jak to się mówi, okres, czy też gdzie ten proces był, jakby dział się w samym środku tej takiej państwowej machiny nastawionej na wykorzenienie wszystkiego, co polskie. No właśnie, przecież ten powstaniec wielkopolski, powiedzmy, nie wiem, 20 lat wcześniej, był dzieckiem jakiejś pani, tak, z którą spędzał najwięcej czasu i pewnie ona budowała w nim tego Polaka. Otóż to właśnie wiemy, jak ważny był ten fundamentalny tak jakby proces jeszcze na długo przed tym właśnie zrywem. A teraz wróciłbym jeszcze do tej pani, której głównie poświęcona jest wystawa, czyli Justyny Wichlińskiej. Co możemy o niej powiedzieć? Justyna Wichlińska z domu Czcińska, urodzona 2 lutego 1878 roku w Ostrowie nad Gopłem, no, była ziemianką i można tutaj tak w ogólnym skrócie powiedzieć, że praktycznie całe swoje życie poświęciła działalności społecznej i działalności narodowej. I możemy powiedzieć, że była to osoba no niezwykle aktywna, niezwykle zaangażowana. Praktycznie już jako młodą osobę po szkole, jako 18-latkę widzimy ją w tym rodzinnym Ostrowie, jak nauczała dzieci języka, nauczała czytać, nauczała pisać. Dalej to już jest taka po prostu społeczna działalność Justyny. Na przykład rok 1911, gdzie była współzałożycielką Koła Ziemianek w Inowrocławiu. 2 lata później założyła w Tucznie Towarzystwo Kobiet Pracujących. Rok później widzimy ją jako prezeskę już Koła Włościanek w Tucznie. No i właśnie tak te kolejne lata przebiegały pani Justynie na tej społeczno-narodowej działalności. 1916-18 to są lata, gdzie wspólnie ze swoim mężem Lucjanem Wichlińskim, którego poślubiła w 1898 roku, oni razem, jak to się mówi, organizują wiece rozbudzające tego narodowego ducha. Oni organizują obchody rocznic narodowych. I właśnie przychodzi ten okres powstania wielkopolskiego, gdzie widzimy ją razem już z córką Aleksandrą, widzimy ją z synkiem Józefem, gdzie właśnie organizuje tą pomoc dla powstańców, organizuje punkty opatrunkowe, organizuje punkty, jak to się mówi, zaopatrzeniowe, dostarcza żywność powstańcom, opiekuje się rannymi. No, można powiedzieć, że tutaj jest szereg działań i aktywności. Naprawdę powiedziałbym, że to była bardzo heroiczna, że tak powiem, osoba, a należy też zaznaczyć, że w tym okresie powstania wielkopolskiego to Justyna Wichlińska ma już albo tylko 40 lat i niech mi pan uwierzy, że to jest naprawdę nie koniec jej społecznej i narodowej działalności. A proszę powiedzieć, co z tego wszystkiego, co pan mówi, można będzie jakby zobaczyć na zdjęciach, bo to nie był czas, kiedy sobie panie robiły selfie, nawet nie robiąc nic bohaterskiego. Nie był to na pewno czas. Zdjęcie jest, można powiedzieć, niezwykle mało. To, co mogliśmy pokazać, pokazujemy, jeżeli chodzi o źródła. Jest treść, są zdjęcia nie tylko Justyny Wichlińskiej, są zdjęcia po prostu tych na przykład kobiet właśnie, które później brały udział w tym zrywie powstańczym. I jeszcze chciałbym pana zapytać, bo zdaje się, że oprócz tej wystawy, o której mówimy, będą jeszcze wydarzenia, które też będą w bibliotece i też związane z powstaniem, chociaż w dwóch zdaniach o tym. Dokładnie tak, 26 stycznia w Saloniku Literacko-Artystycznym będzie wyświetlony, zostanie pokaz fotografii zatytułowany Nasze powstanie na Kujawach Zachodnich 1918-1919, połączony z prelekcją pana Tomasza Sibory oraz pokazem wyposażenia i sprzętu powstańczego. Natomiast 3 lutego w Saloniku Artystycznym o godzinie 11, to będzie sobota, odbędzie się test wiedzy o powstaniu wielkopolskim. I jeszcze zupełnie na koniec, Justyna i inne kobiety w powstaniu wielkopolskim. Od kiedy do kiedy ta wystawa? Wystawę będzie można oglądać w bibliotecznym holu, w Bibliotece Głównej przy ulicy Jana Kilińskiego 16 od 8 stycznia do 3 lutego. O tej wystawie rozmawialiśmy z panem Szymonem Łysiakiem z Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.